w pięknym takim ośrodku prawosławnym się spotykaliśmy i przewodniczył jednej z sesji właśnie dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maria i telewizji. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, czy pomagasz. Jest to bardzo poważna sprawa. Sam te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematyczny. Numer konta bankowego Radia Maria. PKO BPSA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam, PKO BPSA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział Toruń 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 0003. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 0003. O drugiej w nocy przestawiamy zegarki. Takim podstawowym argumentem przemawiającym za zmianą czasu jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej przy współpracy z Papieską Radą do Spraw Kultury, Fundacją Nauki Wiarystok i Ministerstwem Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają na 9. Międzynarodowy Kongres Katolicy i Ekologia. Woda dobrem wspólnym. Pod patronatem Jego Eminencji księdza kardynała Zenona Grocholewskiego. Kongres odbędzie się w dniach 17 i 18 listopada w Toruniu w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy ulicy Droga Starotoruńska 3. Konferencję otworzy msza święta o godzinie 8 pod przewodnictwem Jego Eminencji księdza kardynała Zenona Grocholewskiego w Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Zaś część konferencyjną otworzą ojciec dr Tadeusz Rydzyk, rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz profesor Jan Szyszko, minister środowiska. W programie dwudniowego kongresu znalazły się m.in. wystąpienia doktora Tebaldo Vinciguerry z Papieskiej Rady Justitia et Pax, zaangażowanie Kościoła wobec problemu wody. Sylwii Zimmermann del Castillo z Argentyny. Zmiany klimatu i ich wpływ na społeczeństwo. Rosario Lembo z Włoch. Prawo dostępu do wody jako dobra wspólnego. Profesora Pablo Martineza de Aguite Duarte z Hiszpanii. Zarządzanie wodą w ramach zasady pomocniczości i płatności za usługi ekosystemu. Księdza prałata Tomasza Trafnego z Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Woda, dar i zobowiązanie. Kintera Pauli z Fundacji Nauki i Wiary w Belgii. Nowa ekonomia ekologiczna. Informacje o kongresie, który odbędzie się w dniach 17 i 18 listopada w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, można otrzymać drogą mailową rektorat
i konsultacje specjalistów. To jedna z propozycji zawartych w projekcie założonym ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej. Rektorat obecnie trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że lekarz nie będzie mógł przeznaczyć środków. Informacje można uzyskać także telefonicznie pod numerem 56 610 71 31 56 610 71 31. Patronat medialny nad kongresem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Radziwiłł dodał, że nie jest jeszcze przesądzone, czy pacjent po otrzymaniu skierowania będzie mógł skorzystać z porady dowolnego specjalisty, czy wskazanego, z którym współpracuje dany lekarz rodzinny, który będzie zamawiał tę usługę w postaci konsultacji, będzie wskazywał jak gdyby tego lekarza, który jest z nim współpracuje, z którym ma dobry kontakt. A istotą tej konsultacji jest również uzyskanie pełnej informacji zarówno od lekarza rodzinnego do lekarza specjalisty, jak i z powrotem. Odpowiadając na pytania i prośby Państwa, tworzymy przy naszym sanktuarium modlitewne koło Radia Maryja. Wspólnota ta będzie się spotykać w każdy czwartek o godzinie 12:00 msza święta, a od godziny 13:00 godzinne modlitewne czuwanie w kaplicy adoracji. Najbliższe spotkanie 3 listopada, czyli w pierwszy czwartek w miesiącu. Będziemy się modlić za Kościół, Ojczyznę, za Radio Maryja i dzieła z tym związane, za ojców, siostry zakonne i osoby świeckie posługujące w tych dziełach. W Toruniu oczywiście, ojczyźnie i świecie. Będziemy się modlić o świętość życia i dynamikę apostolską dla nas wszystkich. Za rodziny, aby były silne wiarą i aby w tej wierze wzrastało młode pokolenie. Mamy nadzieję, że właśnie w takich rodzinach młodzi ludzie usłyszą i przyjmą głos powołania do życia kapłańskiego i zakonanego i odważnie pójdą za Chrystus. Również w zgromadzeniu redemptorystów, które także w tych dziełach posługuje w Polsce. Zapraszamy mieszkańców nie tylko Torunia i okolic do wspólnej modlitwy. I jeszcze jedno. W naszym sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II w Toruniu istnieją już róże różańcowe kobiet i mężczyzn. Chwała Panu. Zapraszamy następnych pod wyzwaniem świętego Jana Pawła II. A teraz zapraszamy również dzieci do róży różańcowej w ramach podwórkowych kółek różańcowych. Zapraszamy dzieci, nawet te małe, które modlą się z pomocą rodziców. Zapraszamy z rodzicami, którzy chcą modlić się z dziećmi i za dzieci. Najbliższe spotkanie odbędzie się w pierwszą sobotę listopada, a więc dzieci w pierwszą sobotę listopada, to jest 5 listopada o godzinie 12:00. Rozpoczynamy spotkanie mszą świętą. Nie jest to przypadkowa data, bo chcemy zawierzać dzieci niepokalanemu sercu Maryi. Dlatego pierwsza sobota, aby wzrastały pod jej opieką przy sercu naszej najlepszej matki, niepokalanej. Oczywiście zapraszamy nie tylko z Torunia i okolic. Bóg zapłać. Który był zawsze przede wszystkim moim dziadkiem. Wielkiego szacunku dla każdego człowieka, niezależnie od tego, jaką pracę wykonywał. To świadczy po prostu o kulturze i o człowieczeństwie. Ono tutaj jest w Starych Sądach. I ja mam to głębokie poczucie, że gdzieś w sobie, dzięki temu wychowaniu, dzięki temu, że tym nasiąkałem, gdzieś w sobie wyniosłem. Z racji zbliżającej się uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zmarłych zapraszamy do udziału w rozmowach niedokończonych na temat śmierci w Kościele i demokracji. W naszym studiu gościć będą ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Początek rozmów w Telewizji Trwam o godzinie 18:15. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21:30. Jeżeli ktoś mnie pyta, stąd wyniosłem moje przekonania, też mnie. Stąd wyniosłem też pewien taki hard tutaj, startek w załatwianiu różnych spraw, to stąd wyniosłem.
że sprawy należy załatwiać mówisz kulturalnie, mi, ale twardo. Że na Polską wykonywać swój rząd jak najlepiej dla Rzeczypospolitej, wbrew tym, którzy moim zdaniem chcą ją niszczyć. Pytasz ja nie składałem swojego zobowiązania czy rodzina, ani przed żadnymi politykami, ani przed żadnymi prezesami żadnych trybunałów. Tylko ja składałem swoje zobowiązanie przed wami. Wcześniej prezydent przekazał burmistrzowi miasta nowy sztandar gminy, który został uszyty w związku z potwierdzeniem przez Stolicę Apostolską patronatu świętej Kingi nad miastem. Pracodawcy coraz częściej stają przed problemem braku rąk do pracy. Jest ono zauważalne zwłaszcza w sektorze handlowo-usługowym i produkcyjnym. Dodatkowo polskie społeczeństwo się starzeje i liczba osób w wieku produkcyjnym systematycznie maleje. Stąd pracodawcy otwierają się na pracowników zza wschodniej granicy. Przede wszystkim na obywateli Ukrainy, podkreśla Agnieszka Bulik z Agencji Zatrudnienia Randstad. Obserwujemy dużo większe zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy, które zgłaszają nam nasi klienci. To dotyczy pracowników fizycznych, do tych najprostszych prac. Nie mamy żadnych niedobrych doświadczeń. Normalnie chodzą do pracy, tak samo pracują jak Polacy, także ta asymilacja przebiega całkiem sprawnie. Na pewno też dlatego, że ci pracodawcy, którzy się do nas zgłosili, że są gotowi na przyjęcie Ukraińców, no po prostu gdzieś tam to przemyśleli i też się na tyle przygotowali, że to było możliwe, choćby z uwagi na to, żeby jakoś tam językowo wesprzeć pracowników. Pracodawcy mają problem ze znalezieniem nie tylko pracowników fizycznych, zaznaczyła Agnieszka Bulik. Cały czas to też już niezmiennie to są osoby, które nazywamy je no, informatykami w cudzysłowie, ale to są te wszystkie osoby znające się na technologiach informatycznych, na różnych nowoczesnych rozwiązaniach. To może być jakby i powiązane z biotechnologią, jakby z wszystkimi kierunkami, które możemy nazwać inżynieryjnymi. Z danych GUS-u wynika, że stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła w Polsce 8,3%, a oznacza to, że to najniższy od 25 lat wskaźnik. Polskie Radio 24. Tymczasem policja odnotowała wzrost liczby wypadków drogowych. Do października doszło do ponad 600 wypadków więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Było o przeszło 90 więcej zabitych na drogach, a rannych o ponad 700. Do 2 listopada, jak co roku, trwa policyjna akcja Znicz, co oznacza, że więcej patroli można spotkać w tych dniach wokół cmentarza oraz na głównych trasach w kraju. Przyczyny śmiertelnych wypadków nadal są takie same, mówi inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Do tych wypadków drogowych najczęściej dochodzi podczas pięknej pogody, podczas dobrych warunków atmosferycznych, na prostych odcinkach drogi. Główną przyczyną wypadków drogowych jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, jazda z nadmierną prędkością niedostosowaną do warunków drogowych, a także nieprawidłowe wyprzedzanie. Wśród ofiar wypadków drogowych więcej jest także dzieci. Od stycznia zginęło ich ponad 60. O zgrozo, najczęściej dzieci giną w wypadkach drogowych nie na wyznaczonych przejściach dla pieszych. Nie w rejonie przedszkoli, szkół, w rejonie miejsca zamieszkania. Dzieci najczęściej, 60% dzieci w wypadkach drogowych zginęło w charakterze pasażerów. Mijająca sobota nie należała niestety do najbezpieczniejszych na naszych drogach. W wypadkach jak na razie zginęło już 9 osób. Podkomisarz Dawid Marciniak z Biura Prasowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że jedną z przyczyn wypadków jest nadmierna prędkość. Na chwilę obecną zanotowaliśmy 51 wypadków, w których życie straciło 9 osób, 68 osób było rannych. Zatrzymaliśmy też niestety 153 nietrzeźwych kierowców. Przypominamy i apelujemy o to, by poruszać się na drogach rozważnie, by zwracać uwagę na przepisy, przestrzegać ograniczeń prędkości. Podkomisarz Marciniak zwracał uwagę, że na drogach było dziś zdecydowanie więcej samochodów. Wiele osób wyruszyło już na groby najbliższych. Przypominamy i też apelujemy, byście Państwo zwracali uwagę na przede wszystkim w rejonie cmentarzy, na tych drogach dojazdowych. W wielu miejscach została zmieniona organizacja ruchu. Trzeba mieć to na względzie, że nie jesteśmy nad zasami i przewidzieć, że nawet jeżeli nawigacja mówi nam, że dany odcinek drogi powinniśmy pokonać w 3 godziny, to może się okazać, że to wcale nie jest prawda. W czasie akcji Znicz policjanci mają pilnować nie tylko limitów prędkości, ale również tego, czy kierowcy i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa. Policjanci sprawdzą też trzeźwość kierowców. Polskie Radio 24.
Dziś w nocy przedstawiamy wskazówki z godziny 3 na 2. Ministerstwo Rozwoju przygotowało nowe rozporządzenie dotyczące... Zmianą czasu jest lepsze wykorzystanie naturalnego światła słonecznego. Rzeczywiście cały czas pojawiają się argumenty zwolenników zmiany czasu, jak też zdecydowanych przeciwników. Nie ma żadnych badań, które wskazywały, które przemawiałyby albo za odstąpieniem od zmiany czasu na czas letni, albo przeciwnych. Joanna Sauter-Kunach przyznaje, że są badania na temat wpływu na ludzkie samopoczucie. Takie argumenty też się pojawiają, że zmiana czasu może negatywnie oddziaływać na zdrowie. Niektórzy ludzie twierdzą, że odczuwają skutki zmiany czasu. Akurat takie badania w Unii Europejskiej były przeprowadzone. Są to badania z 2007 roku i akurat wynikało z nich tak, że skutki zmiany czasu są krótkotrwałe i nie oddziaływują na zdrowie człowieka. Badań przeciwnych nie mamy. Według raportu przygotowanego dla Unii Europejskiej przez firmę ICF International w 2014 roku 76% Europejczyków jest niezadowolonych z wprowadzenia zmiany czasu. Argumenty przeciw przestawianiu zegarów przygotowała Fundacja Republikańska i z analizy wynika, że zmiana czasu nie wpływa w znaczący sposób na oszczędność energii, a zmiana w ocenie autorów raportu przyczynia się do przerw w działaniu części systemów informatycznych w instytucjach finansowych. Ekonomista dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej wyjaśnia, że czas zimowy jest właściwy dla geograficznego położenia Polski. Natomiast powodem, dla którego 100 lat temu zaczęto przechodzić na czas letni, była chęć lepszego wykorzystania światła słonecznego. Sama zmiana na czas letni to była właśnie próba przedłużenia popołudnia lepiej oświetlonego. Czyli zakładano, że dzięki temu, że słońce naturalnie daje światło, nie będziemy musieli włączać żarówek, będziemy mogli korzystać troszeczkę bardziej z różnego rodzaju zasobów zewnętrznych. Doktor Artur Bartoszewicz ocenia, że we współczesnej gospodarce różnicowanie czasu na letnie i zimowe nie ma już sensu. 24 godziny w Polsce i na świecie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. 30 minut po północy, Paulina Łukawska, zapraszam. Pociągi będą w trasie godzinę dłużej, ale przyjadą na czas. Tak zapowiada się zmiana czasu na kolei. Dziś w nocy cofamy zegarki z godziny 3 na 2. W tym czasie na torach będzie kilkanaście składów PKP Intercity. Jak mówi Marta Ziemska z biura prasowego spółki, w nocy pociągi zatrzymają się na najbliższych stacjach. 17 naszych pociągów zatrzyma się na godzinę na stacji najbliższej, tak aby do stacji docelowej dotarły zgodnie z rozkładem jazdy. To oznacza, że na przykład pociąg TLK Mars, który jedzie w relacji Kraków Główny Kołobrzeg, w momencie przesunięcia wskazówek zegara zatrzyma się na dworcu Warszawa Wschodnia. W tym czasie pasażerowie będą pod opieką drużyn konduktorskich i po godzinie skład wyruszy w dalszą trasę. A czas zimowy będzie obowiązywał do ostatniej soboty marca. Policja odnotowała pogorszenie statystyk wypadków drogowych. Przez pierwsze 10 miesięcy doszło do ponad 600 wypadków, więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Było przeszło 90 więcej zabitych na drogach, a rannych o ponad 700. Do 2 listopada trwa policyjna akcja Znicz. Więcej patroli można spotkać wokół cmentarzy i na głównych trasach w kraju. Powody śmiertelnych wypadków wciąż są takie same, mówi inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Do tych wypadków drogowych najczęściej dochodzi podczas pięknej pogody, podczas dobrych warunków atmosferycznych, na prostych odcinkach drogi. Główną przyczyną wypadków drogowych jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, jazda z nadmierną prędkością niedostosowaną do warunków drogowych, a także nieprawidłowe wyprzedzanie. Wśród ofiar wypadków drogowych więcej jest także dzieci. Od stycznia zginęło ich ponad 60. O zgrozo, najczęściej dzieci giną w wypadkach drogowych nie na wyznaczonych przejściach dla pieszych. Nie w rejonie przedszkoli, szkół, w rejonie miejsca zamieszkania. Dzieci najczęściej, 60% dzieci w wypadkach drogowych zginęło w charakterze pasażerów.
Z policyjnych statystyk wynika, że od początku roku do 25 października w 27 tysiącach wypadków drogowych zginęło 2407 osób, a 33 tysiące zostało rannych. Na najstarszej kijowskiej nekropolii Polacy sprzątali groby rodaków. Mogiły oczyszczono z suchych liści i gałęzi. W akcji uczestniczyli miejscowi Polacy i polscy przedsiębiorcy z ukraińskiej stolicy. Na tę stronę, proszę bardzo, tam grób Kotowirskiego, a po tamtej ścieżce Włodzimierz Wysocki, poeta. Przychodzimy sprzątać mogiły. Tak musi robić każdy katolik. Swoja mogiła czy cudza mogiła, nie ma cudzych mogił. Jest mogiły naszego narodu. To bardzo ważne. Każda polska dusza musi to zrobić. Na cmentarzu Bajkowym może się znajdować nawet kilka tysięcy polskich grobów. Spoczywają tu kijowscy mieszczanie polskiego pochodzenia. Jest też odnowiona kwatera polskich legionistów z wojny 1920 roku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 24 godziny w Polsce i na świecie. Minister spraw zagranicznych Belgii Didier Reynders podpisał deklarację, która zostanie dołączona do umowy handlowej Unii z Kanadą. Jutro w Brukseli podpisy pod porozumieniem złożą liderzy europejskich instytucji oraz szef kanadyjskiego rządu Beata Płomecka. Belgijską deklarację rząd federalny w Brukseli wynegocjował wspólnie z przedstawicielami regionów i społeczności językowych. To sprawiło, że Walonia wycofała weto do umowy, a Belgia jako ostatni unijny kraj zgodziła się na podpisanie porozumienia handlowego. Deklaracja odpowiada na zastrzeżenia Walonii, precyzuje niektóre zapisy unijno-kanadyjskiej umowy, a także je interpretuje. Tak mówił szef belgijskiej dyplomacji Didier Reynders. Rozumiem niektóre obawy i staraliśmy się odpowiedzieć na nie. Trochę czasu straciliśmy i zamiast w czwartek porozumienie zostanie podpisane w niedzielę, ale to nie jest zbyt duża zwłoka. Do deklaracji wpisano m.in. klauzule bezpieczeństwa dotyczące rolnictwa. Jest także zapis mówiący o tym, że Belgia zapyta Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czy zgodny z unijnym traktatem jest międzynarodowy prywatny arbitraż, który ma rozstrzygać spory na linii inwestor-państwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem premier Matteo Renzi powrócił do polemiki z tymi wszystkimi, którzy krytykują w tych dniach Włochy za stanowisko wobec kryzysu uchodźców. Szef włoskiego rządu miał na myśli przede wszystkim Viktora Orbana, który mówił o zrozumiałym podenerwowaniu w Rzymie z powodu deficytu w budżecie spowodowanego problemem imigracji. Matteo Renzi, który przemawiał dziś na wiecu wyborczym w Rzymie przed referendum konstytucyjnym wyznaczonym na 4 grudnia, stwierdził, że Europa odwraca głowę w obliczu imigracji i udaje, że nie widzi, że jeśli wznosi się mury, istnieje ryzyko, że ktoś zostanie w nich uwięziony. Premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi, który twierdzi, że problemem są tu Włochy, ośmielam się przypomnieć, że Włochy są nie tylko jednym z krajów, które więcej dają do budżetu Unii Europejskiej niż z niego otrzymują. Zanim będą mówić o Włoszech, niech najpierw przepłuczą sobie usta. Renzi wyraził rozgoryczenie w polemice z węgierskim kolegą. Chciałbym, aby i opozycja odpowiedziała premierowi Orbanowi cały czas wręcz od dyskusji na temat Włoch. Marek Lener, Polskie Radio. We wschodnich dzielnicach Paryża, tradycyjnie zamieszkałych przez różnokolorową i biedniejszą część mieszkańców, pojawiły się obozy namiotowe. Poczuje w nich około 3000 uchodźców. Lewa, nie prawa, nieważne. Chodzi o słuchy. Że Łukasz. Nielegalnego Boczowiska z likwidacją. No to dlatego Łukasz. Na granicy 19 dzielnicy. W tym tygodniu pojawiły się setki nowych namiotów. Powiedziała zarządowego centrum gościnnej pomocy uchodźcom. Te trzy obozy dosłownie implodowały. Liczba ich mieszkańców wzrosła co najmniej o 1/3 wraz z likwidacją obozów Kali. Okradłaś pół Warszawy, oszukałaś, dlatego jedź. Władze Paryża są kompletnie nieprzygotowane do tej sytuacji. Absolutnie pas présent sur ce campement. Ratusz Paryża przyznał, że większość mieszkańców nowych obozowisk pochodzi z Sudanu. I to właśnie Sudańczycy stanowili większość z 6000 osób ewakuowanych z tak zwanej dżungli. Mieszkańcy okolicznych dzielnic skarżą się na gwałtowny wzrost przestępczości.
oraz skandaliczne warunki sanitarne panujące na ulicach. Tymczasem prezydent François Hollande, który odwiedził jeden z ośrodków dla uchodźców w zachodniej Francji, zapewnił, że władze nie dopuszczą do powstania kolejnych dzikich obozowisk na wzór dżungli. Przewodniczący niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego zaprasza na rozmowę ambasadora Polski w Berlinie. Wcześniej polski dyplomata zaprosił przewodniczącego na dyskusję na temat sytuacji Trybunału w Polsce. O tej wymianie zaproszeń i tym, co się za nią kryje, z Berlina Wojciech Szymański. Wszystko zaczęło się od wywiadu udzielonego gazecie Süddeutsche Zeitung przez przewodniczącego niemieckiego trybunału Andreasa Foskulego. Skrytykował on władze w Warszawie, oceniając, że w sprawie polskiego trybunału wybrały złą drogę. Na wywiad zareagował ambasador Polski w Berlinie Andrzej Przyłębski. Dyplomata stwierdził, że to bezpodstawna krytyka oraz mieszanie się w sprawy Polski. Ambasador zaprosił też przewodniczącego na dyskusję na temat polskiego trybunału, jaka jutro odbędzie się w niemieckiej stolicy. Nie wiadomo, ale że przewodniczący pojawi się na spotkaniu. Jak podaje gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung, Andreas Foskule zrewanżował się jednak ambasadorowi zaproszeniem do Karlsruhe, gdzie ma siedzibę niemiecki trybunał. Jak czytamy, przy okazji Foskule ponownie wyraził swoje obawy co do stanu praworządności w Polsce. Wczoraj głos w tej dyskusji zabrał także przewodniczący niemieckiego Bundestagu Norbert Lammert, który poparł Foskulego. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Mołdawii zakończyła się kampania przed wyborami prezydenckimi. Jutro mieszkańcy tego kraju wybiorą po raz pierwszy od 20 lat nowego prezydenta. Od 1996 roku przywódca państwa był wybierany przez parlament. Z Kiszyniowa Piotr Pogorzelski. Główni kandydaci to Igor Dodon oraz Maja Sandu. Pierwszy to przewodniczący Partii Socjalistów, który opowiada się za zbliżeniem z Moskwą. Silnym i niezawisłym gospodarstwem. U Mołdowy jest budusie. Takie podejście odpowiada większości Mołdawian, którzy są rozczarowani integracją europejską, która została skompromitowana przez rządzących w Kiszyniowie i obecnie kojarzy się przede wszystkim z korupcją. Drugą kandydatką jest Maja Sandu z Partii Działania i Solidarności. Nie od kogo pieniędzy lub ukazani. Choć jest uznawana za polityk proeuropejską, która ma wsparcie Zachodu, to jednak w czasie kampanii stawiała nacisk przede wszystkim na walkę z wszechobecnym łapownictwem. Kandydaci zapewniają także, że będą walczyć z kontrolującym niemal wszystkie kluczowe urzędy państwowe oligarchą Władimirem Plachotniukiem. Z Kiszyniowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Zgodnie z sondażami przedwyborczymi prawdopodobnie żaden z 9 kandydatów nie wygra w pierwszej turze głosowania. Polski ambasador wziął udział w akcji przywracania imion na zorganizowanej w Moskwie na Łubiance. W centrum rosyjskiej stolicy od rana odczytywane są nazwiska osób zgładzonych w czasach komunistycznego terroru. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Akcję przywracania imion już po raz 10 zorganizowało Stowarzyszenie Memoriał. Polega ona na odczytywaniu imion, nazwisk i dat oraz okoliczności śmierci tych, którzy zostali zgładzeni przez stalinowskich oprawców. Do tej pory wzięli w niej udział znani obrońcy praw człowieka, politycy i dyplomaci, w tym ambasador Polski w Moskwie Włodzimierz Marciniak. Przypomniał on m.in., że wśród zamordowanych i represjonowanych przez NKWD byli także Polacy. Oczywiście naszym obowiązkiem, ale obowiązkiem szczerym, jest oddanie czci pamięci poległych, także dlatego, że wśród nich są obywatele polscy, ludzie polskiego pochodzenia. Akcja przywracania imion organizowana jest w przeddzień obchodzonego w Rosji Dnia Pamięci Ofiar Represji Politycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Planowana podróż Dalaj Lamy przyczyną napięć na linii Chiny-Indie. W marcu przyszłego roku Dalaj Lama odwiedzić ma położone przy granicy z Chinami indyjski stan Arunachal Pradesh. To sporne terytorium między Chinami i Indiami, które Pekin uznaje za część Chińskiej Republiki Ludowej. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Planowana wizyta 14 Dalaj Lamy w stanie Arunachal Pradesh to powód do szczególnie mocnych protestów chińskiego MSZ. Jest to bowiem sporne terytorium między Indiami i Chińską Republiką Ludową. Arunachal Pradesh pozostaje jednak pod administracją Indii. W Chinach region ten nazywany jest zaś południowym Tybetem. Zdecydowany sprzeciw wobec planów Dalaj Lamy wyraziło już chińskie MSZ. Resort dyplomacji zaapelował do indyjskich władz o respektowanie porozumień dwustronnych. Dalaj Lama po ucieczce z Chin schronienie znalazł właśnie w Indiach, gdzie działają też tybetańskie władze na wychodźstwie. Chiny uznają 14 Dalaj Lamy za separatystę, dążącego do oderwania Tybetu od Chin.
Duchowy przywódca Tybetańczyków opowiada się jednak za zapewnieniem realnej autonomii mieszkańcom Tybetu. Chińskie władze kilka lat temu zawiesiły mechanizm dialogu z emisariuszami Dalaj Lamy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. Po ponad dwóch tygodniach milczenia amerykański muzyk Bob Dylan potwierdził, że przyjmie przyznaną mu przez Szwedzką Akademię Literacką Nagrodę Nobla. Wcześniej artysta wstrzymał się przed wydaniem oficjalnego komentarza na ten temat. Media w Stanach Zjednoczonych cytują oświadczenie Fundacji Noblowskiej, która podaje, że Bob Dylan potwierdził, że przyjmie nagrodę. Nie wiadomo jeszcze, czy piosenkarz weźmie udział w grudniowej ceremonii wręczenia. Artysta dzięki swojej twórczości w ostatnich kilku dekadach miał bardzo duży wpływ na kilka pokoleń na całym świecie, a przede wszystkim jest symbolem młodzieży dorastającej w latach 60., podkreśla dziennikarz muzyczny Radia Echo z Chicago Tadeusz Szmelter. To nie tylko te poetyckie teksty, ale przede wszystkim utwory, które miały w sobie w latach 60. bardzo dużo protestu przeciwko establishment, chociażby takie utwory jak The Times They Are Changing, Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone, czy Just Like a Lady. Ostatni raz literacki Nobel do Amerykanina trafił w 1993 roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Na polskim honorowym cmentarzu wojskowym w Osterholt pod Bredą oddano hołd żołnierzom 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Uroczystość rozpoczęła obchody 72. rocznicy wyzwolenia Bredy przez polskich żołnierzy. 29 października 1944 roku żołnierze generała Maczka, wyzwalając to miasto, otworzyli drogę w kierunku Mozy. W uroczystości wzięli udział ostatni żyjący weterani 1. Dywizji, władze i mieszkańcy Osterholt. Za wysiłek polskich żołnierzy dziękował burmistrz tego miasta Stefan Heisman. Głównie bitwa o kanał Marka była zaciekła i zmusiła żołnierzy polskich do ogromnego poświęcenia. Spotkaliśmy się dziś, by przypomnieć młodych ludzi, którzy poświęcili swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolności. Pamiętajmy, jak ważną rolę odegrali polscy żołnierze w odzyskaniu naszej niepodległości. Wkładu, który w to włożyli, nie możemy i nigdy nie zapomnimy. W walkach o Bredę i okoliczne miejscowości poległo 151 polskich żołnierzy, a kilkuset zostało rannych. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk przypomniał podczas uroczystości o przesłaniu generała Maczka, które przyświecało jego żołnierzom. Żołnierz polski bije się za wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski. Podczas II wojny światowej mieliśmy do czynienia z przeciwnikiem gwałcącym elementarne ludzkie prawa, odmawiającym innym wolności. I dlatego każdy z żołnierzy generała Stanisława Maczka mógłby powiedzieć o swoich zmaganiach wojennych: w dobrych zawodach wystąpiłem. A ambasador Polski w Holandii, Jan Borkowski, przypomniał o wkładzie polskich żołnierzy w wyzwalanie Europy spod okupacji niemieckiej. Spotykamy się, żeby oddać hołd polskim żołnierzom, którzy walcząc za wolność waszą i naszą, polegli za wolność Holandii i Europy. Szanowni weterani, nie byłoby dzisiejszej otwartej i wolnej Europy bez waszego bezprzykładnego poświęcenia i męstwa, bez waszego zwycięstwa w bitwie o Bredę i w innych bitwach II wojny światowej. Po południu polska delegacja złoży kwiaty przy tablicy poświęconej żołnierzom polskiej dywizji pancernej. Dziś wieczorem wzięto zaś udział w uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Lommel. Na najstarszej kijowskiej nekropolii Polacy sprzątali groby rodaków. Mogiło czyszczono z suchych liści i gałęzi. W akcji uczestniczyli miejscowi Polacy oraz polscy przedsiębiorcy z ukraińskiej stolicy. Zgromadzeni, wyposażeni w miotły, gabie i worki na liście, sprzątali polskie kwatery, które znajdują się w katolickiej części starego cmentarza. Na tę stronę, proszę bardzo, tam grupko Tobylskiego, a po tamtej ścieżce Włodzimierz Wysocki, poeta. Przychodzimy sprzątać mogiły, tak musi robić każdy katolik. Swoje mogiły, czy cudze mogiły, nie ma cudzych mogił. Jest mogiły naszego narodu, to bardzo ważne. Każda polska dusza musi to zrobić. Na cmentarzu Bajkowym może się znajdować nawet kilka tysięcy polskich grobów. Spoczywają tu kijowscy mieszczanie polskiego pochodzenia. Jest też odnowiona kwatera polskich legionistów z wojny 1920 roku. Na uprzątniętych grobach zapalono znicze. Polacy również 1 listopada odwiedzą cmentarz Bajkowy. Jak co roku na Wszystkich Świętych odprawione tu będzie katolickie nabożeństwo.
Na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie kilkunastu dziennikarzy z całej Polski drugi dzień uporządkowało groby żurnalistów, którzy przed laty pracowali w tym mieście. Na lwowskiej nekropolii spoczywa ponad 50 redaktorów i publicystów z przełomu XIX i XX wieku. Wiele nagrobków jest w złym stanie, ale są też groby odnowione dzięki trosce środowiska dziennikarskiego. Dziennikarzom sprzątającym mogiły towarzyszyły jednocześnie wzruszenie i smutek. Trzeba podnieść, będzie tak ładniej. Pełno piaskowca oderwanego. Całe połacie tego kamienia odpadają. No niestety. Czas robi swoje, jest bezlitosny. Takie uczucie bezsilności, kiedy widzę, że ulegają zniszczeniu przepiękne pomniki naszych kolegów dziennikarzy, często dzieła sztuki wręcz. No i tutaj może apel do firm, do ludzi, którzy mogliby w jakiś sposób wspomóc ratowanie tych grobów, zresztą nie tylko dziennikarskich. Cały ten cmentarz jest wspaniałym zabytkiem. To są duże emocje na pewno, bo to są nasi koledzy, którzy tu mieszkali, żyli w tym mieście pięknym, zostaliby do końca życia. A my przyjeżdżamy to, żeby ich wspominać w takim dniu, jak Dzień Wszystkich Świętych, który się zbliża. Chcemy wiedzieć, że o nich pamiętamy, bo w końcu wykonują tę samą pracę. Kiedyś oni przekazywali informacje różne, teraz my te informacje przekazujemy, gdyby jest taka sztafeta pokoleń. Akcję sprzątania i renowacji dziennikarskich grobów na Łyczakowie rozpoczęli 7 lat temu dziennikarze Polskiego Radia Rzeszów. Od 2 lat inicjatywę wspiera Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Polskie Radio 24. 24 godziny w kraju. I wracamy właśnie do kraju. Na Starych Powązkach w Warszawie trwa 42. kwesta Ratujmy Zabytki Powązek. Zebrane środki przeznaczone zostaną na renowację kaplic i grobowców w Alei Katakumbowej. Dotychczas Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami zabezpieczył przed zniszczeniem ponad 100 pomników nagrobnych w Alei Zasłużonych. Na ratowanie zabytków Powązek. Od rana na Starych Powązkach w Warszawie wolontariusze zbierali pieniądze na renowację kaplic i grobowców. W pierwszym dniu zbiórki nie brakowało chętnych, którzy wspierają odrestaurowanie zabytków na tym cmentarzu. Dla niektórych, tak jak w przypadku Macieja Łapkowskiego, to już tradycja. Każdego roku tutaj jesteśmy i oprócz sprzątania, stawiania świeczek jest też wrzucanie do puszki. W kwestii w sumie bierze udział 250 wolontariuszy. W najbliższych dniach na Starych Powązkach z puszkami pojawią się znani aktorzy. Wśród kwestujących jest również wiele młodych osób, m.in. Aleksandra Wesołowska. Staramy się tutaj nie schodzić z posterunku i kwestujemy, zbieramy pieniądze. Zbiórkę prowadzi Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami. Planuje on przeprowadzić w Alei Katakumbowej renowację 22 kaplic i pomników. W ubiegłym roku dzięki hojności darczyńców podczas kwesty zebranych zostało 230 tysięcy złotych. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. W tym roku nie będzie tradycyjnej kwesty na odnowę zabytkowych nagrobków cmentarza Rakowickiego w Krakowie. Organizatorzy zdecydowali się przerwać tradycję, która trwała 36 lat. To znak protestu przeciwko zmianom w przepisach o zbiórkach publicznych. Szczegóły zna Paweł Pawlica. Kwesta, kwesta! Od wielu lat na alejkach cmentarza Rakowickiego na odnowę zabytkowych grobów kwestowali znani aktorzy, piosenkarze czy politycy. Organizatorzy postanowili jednak przerwać tradycję trwającą niemal 40 lat. W ten sposób protestują przeciwko przepisom z 2014 roku. Zgodnie z nimi każdy może zgłosić zbiórkę publiczną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i nie wymaga ona zgody zarządcy terenu. Obserwowaliśmy wręcz dzikie zbiórki. Mikołaj Kornecki, przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa. Obserwujemy różne kwesty, które się wpychają jakby obok nas, nie mające celu ratowania zabytkowych grobów. Od kilku lat efekty zbiórki mimo zaangażowania wolontariuszy i gwiazd były coraz słabsze. W ubiegłym roku udało się zebrać 50 tysięcy złotych. Dla porównania w 2009 roku dwa razy tyle. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przed 2014 rokiem zgodę władz miasta i zarządcy terenu na prowadzenie kwestii otrzymywali tylko organizatorzy zbiórki na odnowę cmentarzy Krakowa oraz cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. W Łodzi harcerzy i członkowie Związku Strzeleckiego sprzątali groby na starym cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. Akcja objęła ponad 100 pomników na terenie katolickiej, ewangelickiej i prawosławnej części nekropolii, mówi Emil Szczerbiak z łódzkiego oddziału Związku Strzeleckiego. Opiekujemy się grobami powstańców styczniowych, śląskich, wielkopolskich, żołnierzy Legionów Polskich oraz żołnierzy walczących w wojnie polsko-bolszewickiej. Oprócz tego sprzątamy groby również na innych cmentarzach w Łodzi. Przy każdym grobie uporządkowanym stawiamy tabliczkę informującą, że spoczywa tutaj żołnierz walczący niepodległość Polski w latach 1914-1921.
Akcja sprzątania grobów powstańców na Starym Cmentarzu została zapoczątkowana w latach 90. przez Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Również w Sandomierzu rozpoczęła się 24. kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków, a zorganizował ją Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego. Datki zbierali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami. Jak powiedział prezes komitetu Janusz Sobolewski, dzięki ubiegłorocznej kwestii oraz dotacji z Urzędu Miejskiego na cmentarzu katedralnym odnowiono 3 XIX-wieczne nagrobki. Udało się odrestaurować 3 nagrobki. Nagrobek Józefa Brodowskiego, nagrobek Jana Grendy i nagrobek Pawła Kiełbasy. No są to bardzo ładne, uważam, nagrobki tutaj w centralnej części cmentarza, w sektorze trzecim i sektorze czwartym. Także myślę, że rok ten był dla komitetu udany i mam nadzieję, że również kwesta tegoroczna przyniesie pożądany wynik. Tegoroczna kwesta potrwa 5 dni. W sumie weźmie w niej udział około 250 osób. Cmentarz katedralny w Sandomierzu był założony w 1792 roku. Jest tam około 300 zabytkowych nagrobków, z których ponad 100 zostało w ostatnich latach odrestaurowanych. Oczyścili krzyże, posprzątali alejki i zapalili znicze. Więźniowie z radomskiego aresztu śledczego wzięli pod opiekę wojskową kwaterę na najstarszej w mieście nekropolii. Wszystko to w ramach programu Ojczyzna, Pamięć, Odpowiedzialność. Ksiądz Piotr Zamaria stara się, by ponad 200-letni cmentarz, którym zarządza, był zawsze uporządkowany, a zadanie do łatwych nie należy, bo wielu grobów nikt już nie odwiedza, dlatego każda pomoc jest niezwykle cenna. Jakoś odważnie i śmiało tak patrzymy na tego typu inicjatywy. Bardzo się cieszę, że takie inicjatywy są, że po pierwsze ci ludzie wykonują coś pożytecznego i mam nadzieję, że oni też mają taką satysfakcję, że z tego jest jakiś taki właśnie bardzo wymierny pożytek, że to jest takie coś konkretnego, coś, jakaś konkretna rzecz. W miejscu, które więźniowie wzięli pod opiekę, pochowani są żołnierze z 72. Pułku Piechoty. Doceniam to, co robili ci ludzie. Po prostu w taki sposób, chociaż mogę im się odwdzięczyć. Jakaś forma resocjalizacji, przystosowanie się do społeczeństwa. Przede wszystkim oddanie hołdu tym, którzy zawalczyli za nas, za naszą wolność, za naszą Polskę. Na cmentarzu, który powstał w czasach napoleońskich, jest prawie 30 tysięcy nagrobków. Radio 24. Już za tydzień w Warszawie rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Ignacego Paderewskiego. Koncerty będą się odbywały w Łazienkach Królewskich, w Filharmonii Narodowej, na Zamku Królewskim, ale także w studiu koncertowym Polskiego Radia. Oprócz muzyki będą panele dyskusyjne, ale też warsztaty muzyczne dla dzieci. Wiesław Dąbrowski, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Ignacego Paderewskiego, mówi, że czuje się w obowiązku rozpowszechniać wiedzę o naszym kompozytorze. To, że mamy ten kraj i że mówimy po polsku na polskiej ziemi, to tak naprawdę zawdzięczamy Paderewskiemu, jego działaniu dyplomatycznemu na terenie Stanów Zjednoczonych, a później na konferencji pokojowej w Wersalu. On swą magiczną grą zniewalał możnych tego świata, a swoimi umiejętnościami dyplomatycznymi potrafił wynegocjować, wspierany przez prezydenta Wilsona, przywrócenie Polski na mapę Europy. Festiwal będzie trwał tydzień, rozpocznie się koncertem symfonicznym 5 listopada i potrwa do 11 listopada, a patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Już po raz piąty Łazienki Królewskie w Warszawie włączają się do akcji Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich. Przez miesiąc wstęp do obiektów usytuowanych na terenie parku będzie bezpłatny. Dyrektor Łazienek Tadeusz Zielniewicz powiedział, że od kiedy rezydencja bierze udział w akcji, w listopadzie zwiedzających jest 10 razy więcej niż zwykle w tym najgorszym dla muzeów miesiącu. W ubiegłym roku w akcji wzięło udział około 74 tysięcy gości. W Łazienkach będzie można zwiedzić m.in. Pałac na Wyspie i Starą Oranżerię, zachęca dyrektor. Zapraszamy do naszych kolekcji stałych, ale one są nowe, bo w tym roku jakby na nowo otwarte. Przede wszystkim do Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii, do Królewskiej Galerii Obrazu w Pałacu na Wyspie. Ale mamy też bardzo wspaniały obraz sprowadzony z Hagi, z Holandii, z Królewskiego Muzeum, który obrazuje wnętrze Galerii Obrazów. On wisi u nas i pokazuje, jak blisko wtedy było w XVIII wieku do takiego stylu urządzenia Galerii Obrazów jako zaczątek nowoczesnego muzeum. Dodatkowo Łazienki Królewskie przygotowały warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych
wykłady historyczne i spotkania z poezją, poinformowała Magdalena Lewna, kierownik ośrodka edukacji. Zapraszamy na 200 bezpłatnych lekcji muzealnych. Ja szczególnie zapraszam na warsztaty artystyczne do naszej nowej przestrzeni edukacyjnej w Starej Oranżerii, gdzie można się wcielić w rolę nadwornego artysty Stanisława Augusta. Oprócz tego nocne zwiedzania pałacu na wyspie i Starej Oranżerii w każdą sobotę listopada od 19 do 23 będzie można obejrzeć obiekty w pięknych iluminacjach. Codziennie od poniedziałku do piątku, 3 razy dziennie będzie można pod opieką edukatora obejrzeć i zwiedzić nasze obiekty. Tadeusz Zielniewicz powiedział, że ci, którzy będą mieli szczęście, zobaczą małego pawia. W tym roku wielkie wydarzenie było, Łazienka, bo urodził nam się mały paw. Znaleźliśmy jajko pawia koło amfiteatru i z tego jajka wykluł się paw. Zbudowaliśmy specjalną wolierę, w której on razem z mamą dorasta i mamy nadzieję, że w ten sposób ten paw zrodzony w sposób zupełnie naturalny, no jednak w takich specyficznych warunkach jak Królewskie Łazienki, będzie tutaj razem z nami wzrastał. W akcji biorą udział rezydencje Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Króla Jana III w Wilanowie i Zamek Królewski w Warszawie. W ciągu 5 lat w darmowym listopadzie uczestniczyło już, uwaga, 1 000 000 osób. Barwnym korowodem upamiętnili Marka Grechuty organizatorzy Grechuta Festiwal w Krakowie. Orkiestra Denta, artyści Bielnicy pod Baranami, Ułani, grupy rekonstrukcyjne oraz fani artysty przeszli wokół rynku głównego. W ten sposób przypominają o twórczości Marka Grechuty i o trwającej imprezie. Ale Grechuta, hip, hip! To była głęboka poezja, cudowna muzyka, budząca ciepłe, dobre uczucia. Bardzo mi się podobały jego piosenki, no i dlatego jak już jestem na rynku, to idę w tym korowodzie, no. Znaczy, to jestem tutaj zupełnie przypadkiem, ale znam twórczość Marka Grechuty i bardzo mi się podobały jego utwory, w związku z czym postanowiłem wziąć udział w tym pochodzie, tak dla pamięci po prostu. Jakub Baran, jeden z organizatorów Grechuta Festival. Lubimy się bawić, Marek Grechuta kiedyś był kabareciarzem, my też mamy dusze kabareciarzy, a poza tym jest pewnego rodzaju tradycja Królewskiego Krakowa, która polega na tym, że przy tego typu festiwalach, wydarzeniach artystycznych chodzi się wokół rynku. Grechuta Festival ma się zakończyć galą finałową, która będzie miała miejsce w Centrum Kongresowym w Krakowie. I to była już ostatnia informacja na dziś w magazynie 24 godziny w Polsce i na świecie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mariusz Gzyl, do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. W niedzielę na scenie wystąpi reżyserka Pia Partum, a porozmawiamy o przedstawieniu Noc Iguany, granym w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Do usłyszenia na scenie w niedzielę, kwadrans po godzinie 11. Katarzyna Oklińska. Autopromocja. Minęła pierwsza. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Paulina Łukawska, zapraszam. Polonia holenderska uczciła żołnierzy pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka. Wczoraj minęły 72 lata od wyzwolenia Bredy przez polskich żołnierzy. Mieszkańcy Bredy i miejscowa Polonia spotkali się przy tablicy poświęconej żołnierzom. Prezes Fundacji Serce Polskie Bożena Reinbau-Sawicka podkreślała, że 29 października to wyjątkowa data dla miejscowych Polaków. Uczcimy wszystkich poległych i chylę czoło przed wszystkimi. Podtrzymujemy tutaj tradycję, współpracujemy z holenderskimi organizacjami, żeby tutaj ten dzień właśnie był huczny. I jest. Jak ja tu przyjechałam 30 parę lat temu, to mówiono mi prawie w każdym domu, wszyscy, że u nas mieszkał Kowalski, u nas mieszkał Janiszewski. I to byli z tego dumni, że właśnie w holenderskich domach mieszkali Polacy. I mamy się czym chwalić. Uroczystości zakończyło złożenie wieńców i zapalenie zniczy na grobach polskich żołnierzy na polskim cmentarzu wojennym w Lommel w Belgii, przez którą również prowadził szlak bojowy pierwszej dywizji pancernej. We wschodnich dzielnicach Paryża, tradycyjnie zamieszkałych przez wielonarodową i biedniejszą część mieszkańców, pojawiły się obozy namiotowe. Koczuje w nich około 3 000 uchodźców. Choć władze stanowczo zaprzeczają, większość mieszkańców Paryża łączy pojawienie się nielegalnego koczowiska z likwidacją obozu koło Calais.
Na granicy 10 i 19 dzielnicy w tym tygodniu pojawiły się setki nowych namiotów. Ratusz Paryża przyznał, że większość z mieszkańców nowych obozowisk pochodzi z Sudanu. Właśnie Sudańczycy stanowili większość z 6 tysięcy osób ewakuowanych z tak zwanej dżungli. W Brazylii nie należy spodziewać się nowej fali zakażeń wirusem Zika, twierdzi tamtejsza służba zdrowia. Mieszkańcy tego kraju mogli bowiem nabrać naturalnej odporności. Dziecko, którego matka podczas ciąży została zakażona, może urodzić się z tak zwanym małogłowiem. To zaburzenie prowadzi do ciężkiego upośledzenia. Wirusy Zika roznoszone są przez tropikalne komary i teraz, gdy na południowej półkuli jest wiosna, owadów tych w Brazylii jest coraz więcej. Ale jak podkreśla tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, w ostatnich kilkunastu miesiącach wirusy mogły zainfekować nawet 1,5 miliona ludzi, którzy po zakażeniu nabrali odporności. To może prowadzić do zmniejszonej liczby nowych przypadków. Rząd podkreśla jednak, że to bardzo ostrożne prognozy, bo mechanizm dotyczący infekcji i małogłowia nie jest do końca poznany. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. Noc pochmurna, na południu i w centrum miejscami przelotny deszcz, w górach przelotny śnieg. Temperatura minimalna od 2 stopni na północnym wschodzie do 6 na południowym zachodzie, nad morzem około 7 stopni. Wiatr północno-zachodni umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Radosław Żydok, Fundacja Republikańska. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Współautor raportu stworzonego przez Fundację Republikańską i Stowarzyszenie Koliber, raportu pod znamiennym tytułem Zła Zmiana. Chodzi o zmianę czasu. Tak. Chodzi o zmianę czasu. Dziś w nocy zmieniamy czas z letniego na zimowy. To oznacza, że jeśli nie pracujemy dziś w nocy, pośpimy godzinę dłużej. Czy to jednak oznacza, że zmiana czasu jest zmianą pozytywną? Niekoniecznie. Tytuł raportu zresztą bardzo znamienny. Zła zmiana, negatywne konsekwencje zmiany czasu. Zanim dojdziemy do negatywnych konsekwencji, porozmawiajmy o samej historii, kiedy ludzie wpadli na pomysł, żeby manipulować czasem. Pomysł przypisuje się Benjaminowi Franklinowi, który pod koniec XVIII wieku był ambasadorem Stanów Zjednoczonych do Francji. Około 1784 roku, takie są zapiski, że zauważył faktycznie, że godziny aktywności ludzkiej nie do końca zgrywają się z godzinami słonecznymi. Znaczy, że jego zdaniem traciliśmy świt rano, kiedy spaliśmy, wtedy około 3-4, tak, zaczyna się dzień, natomiast wstajemy powiedzmy o 5-7, tak, no to była Francja, powiedzmy, jeszcze było dość dużo mieszczaństwa i chłopstwa, które pracowało rzeczywiście od wczesnych godzin. Natomiast zmierzch zapadał, kiedy ci ludzie jeszcze pracowali i nie mogli korzystać z tego światła, żeby wyjść na dwór, na przykład na spacer. Czyli Amerykanin zauważył, że rozjeżdża się czas aktywności ludzkiej z rytmem natury. Tak, w jakimś sensie. Tak, dokładnie. On postulował, żeby właśnie przesunąć jakby wskazówki zegara, bo dzięki temu możliwe też będzie ograniczenie zużycia świec. Znaczy po prostu sugerował, że jeżeli będziemy aktywni w momencie, kiedy jeszcze jest słońce, czyli jeżeli przesuniemy ten czas względem natury, to będziemy po prostu mniej zużywać wosku na świece. On prowadził też pewne wyliczenia, oczywiście one są dzisiaj pewnie do podważenia, natomiast no, jest całkowicie realne, że rzeczywiście wtedy takie oszczędności by wystąpiły. Czyli postulaty były co najmniej dwa. Z jednej strony, żeby dopasować rytm człowieka do rytmu natury, bo w pewnym momencie on zaczynał się rozjeżdżać. Z drugiej strony kwestie oszczędności po prostu. Tak, oszczędność energii. I to jest też ten argument, który później podnieśli Niemcy, już faktycznie wprowadzając zmianę czasu w 1916 roku. W 1916 roku, czyli tak, dokładnie. Pierwsza wojna światowa, 100 lat temu równo. Wtedy to był najpierw wprowadzony właśnie czas letni, jeśli dobrze pamiętam, w kwietniu. I no, jakby właśnie tak tłumaczył sztab generalny armii niemieckiej, bo oczywiście pierwsza wojna światowa to był czas permanentnych niedoborów wszystkiego, tak zwane erzace tak powstawały. No i też brakowało energii dla przemysłu. Przemysł zbrojeniowy wiadomo, że miał wtedy priorytet. No i sztab zasugerował, że jeżeli właśnie przesunie się ten czas, te wskazówki o godzinę do przodu, czyli będzie już jaśniej, jak wstają robotnicy i idą do fabryki, to nie trzeba będzie jej oświetlać. Wystarczy wtedy światło dzienne, a wtedy fabryki miały świetliki i nie używało się, nie było przepisów BHP, więc nie było potrzebne silne oświetlenie i wtedy rzeczywiście to dawało pewne oszczędności.
Do włodarzy których krajów trafiły jeszcze te argumenty? No, generalnie można powiedzieć, że cały tak zwany świat zachodni w pewnym momencie zastosował zmianę czasu i w ogromnej większości przy niej pozostał. Dzisiaj cała Unia Europejska zmienia czas. Obie Ameryki też. Tak, Stany Zjednoczone, Brazylia, poza kilkoma Stanami i w Stanach też bodajże Indiana nie zmienia czasu, ale to są takie powiedzmy jednostkowe przypadki. Meksyk też zmienia czas, Chile, no, generalnie powiedzmy ten właśnie świat zachodu. Natomiast już daleki wschód, poza Japonią praktycznie cała Azja czasu nie zmienia. Afryka podobnie. Afryka też nie, tylko RPA, jeśli dobrze pamiętam, ale ono jest, no, było długo kolonią brytyjską, bardzo mocno przesiąkło też tymi zwyczajami. No i tutaj musi pojawić się pytanie, jak funkcjonuje świat w momencie, kiedy część krajów, dosyć duża, zmienia, przesuwa wskazówki zegara w pewnym konkretnym momencie roku, a inna część świata tego nie robi. Znaczy, no to jest generalnie problem stref czasowych, tak? No bo już teraz jest tak, mimo że i Polska, i Ukraina, czyli Polska i Litwa zmieniają czas, to wystarczy przejechać przez naszą granicę i trzeba przesunąć wskazówki o godzinę. No, jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeszcze 100 lat temu to było pewnym utrudnieniem, tak? Mogło to powodować, że na przykład transport był zaburzony, że pociągi nie jeździły. Natomiast no dziś przy tym poziomie informatyzacji, automatyzacji, kiedy na przykład nasze komórki, wyczuwając, że przejechaliśmy granicę i łącząc się z innym dostawcą usług, automatycznie zmieniają czas, no to nie jest naprawdę duży problem. Może i nie, ale z drugiej strony nie chodzi tylko i wyłącznie o jednostki, nie chodzi tylko i wyłącznie o podróżników indywidualnych, ale na przykład także o przedsiębiorców, którzy umawiają się być może na telekonferencję 31 października o godzinie 14. No tak, ale do tego mamy czasy uniwersalne, czas UTC, względem którego i tak pozycjonujemy nasze strefy czasowe i czas letni też jest jakby inną strefą czasową. W związku z tym nie jest problemem umawiać się w czasie uniwersalnym. Czy tak na przykład jest w działaniach wojskowych. W NATO przecież NATO obejmuje praktycznie całą szerokość świata, tak? Od Stanów Zjednoczonych przez Europę do Australii, a mimo to nie ma problemu z koordynacją, dlatego że właśnie używa się czasów uniwersalnych. Po prostu dodając do nich odpowiednią liczbę godzin zależną od strefy czasowej. Także no i tu ponownie, no właśnie ta informatyzacja jeszcze to ułatwia, bo przecież nasze komputery też potrafią zmieniać strefę czasową w zależności od lokalizacji. To nie jest już żaden problem w dzisiejszych czasach. Brzmi to wszystko bardzo dobrze. W nocy z 30 na 31 października śpimy o godzinę dłużej, chyba że jesteśmy w pracy, wtedy pracujemy godzinę dłużej. Jeśli zmieniamy strefy czasowe na przykład, to myśli za nas albo komórka, albo komputer. Jeśli robimy biznesy na całym świecie, to od tego są czasy uniwersalne. Skąd w takim razie tytuł Zła zmiana? Uważamy i bardzo jasno wskazujemy to w tym raporcie na podstawie badań naukowych. To jest istotne, że powołujemy się na konkretnych badaczy ze Stanów Zjednoczonych, ze Skandynawii, z Europy. Też są badania nasze własne, polskie. Wskazujemy jasno, że zmiana czasu jest szkodliwa. Jest w gruncie rzeczy zdecydowanie więcej cech negatywnych konsekwencji niż pozytywów. Ale dotąd słyszeliśmy same pozytywne. Myślę, że nie. Myślę, że to jest bardziej kwestia przyzwyczajeń. Naprawdę większość raportów od co najmniej kilkunastu lat pojawiających się ich głosów jest przeciwko zmianie czasu. Takim znamiennym raportem jest raport zlecony przez Komisję Europejską w 2014 roku autorstwa Jarvisa, który jasno wskazuje, że właściwie wszystkie pozytywy zmiany czasu wygasły już. W rolnictwie stosuje się światło sztuczne, nie jest już wstawanie o świcie do porządku. Tak samo jest w przemyśle. Transport się zautomatyzował, a wręcz ta zmiana, właśnie, którą będziemy mieli dziś, cofanie czasu, wymusza tak, że na przykład wszystkie pociągi stają na godzinę na bocznicy. Żeby dotrzeć na czas zgodny wpisany tak, w rozkładzie jazdy. Zgodny, tak, z następnym rozkładem jazdy. Bankowość musi też przestawiać swoje systemy. To jest zazwyczaj cała noc wyłączone systemy, nie można wypłacać pieniędzy z bankomatu, nie można płacić kartą. Jest mnóstwo takich dziedzin, w których to po prostu jest wielkim utrudnieniem, a jednocześnie naprawdę jak się przeanalizuje powody, dla których wprowadzono czas letni, to tego już dzisiaj nie ma. Znaczy to już po prostu nie działa. Te ekonomiczne korzyści, szczególnie ta wskazywana na oszczędność energii, po prostu już nie występuje. Skoro właściwie więcej przemawia za tym, żeby czasu nie zmieniać, to skupiamy się właściwie na czymś, co wykonujemy tylko i wyłącznie z przyzwyczajenia?
Ja mam wrażenie, że to jest tak duża siła rzeczywiście status quo i przyzwyczajeń. No i jest też motyw oczywiście takiej harmonizacji wewnątrz Unii Europejskiej. Trzeba mieć na uwadze, że działania jakby ku właśnie zharmonizowaniu czasu przechodzenia krajów członkowskich Unii Europejskiej na czas letni trwają od co najmniej lat 70. czy przełomu 70. i 80. Unia wydawała co najmniej 7 kolejnych dyrektyw, które wskazywało właśnie, że powinny wszystkie kraje członkowskie jednego dnia przechodzić. Znaczy, to ma sens, tak? Jeżeli już się decydujemy na przejście na czas letni lub zimowy, to dobrze, żeby to robić w jednym momencie. Natomiast rzeczywiście ten proces był tak długi, tak, że jakby pochłonął tak dużo zasobów, że zrozumiałem jest, że teraz jest niechęć do wycofania się z tego, tak? No to jest taki typowo biurokratyczne trwanie statusu quo. A z czego wynikały te komplikacje? Dlaczego to zajęło Europie tak dużo czasu? No to jest pytanie, dlaczego Unia działa tak, jak działa, tak? Dlaczego jest tak duży opór materii? Dlaczego kraje niechętnie się ujednolicają? No ja mam wrażenie, że po prostu Unia nie jest idealna i nie jest jakby ostatecznym końcem historii Europy i najlepszym możliwym systemem. Ona z właśnie takiego rozsądnego paktu o wspólnym handlu, o wspólnym rynku zmieniła się niestety w taką hydrę biurokratyczną, która ogromnie zwiększa regulacje prawne wszystkich krajów członkowskich, dodaje po prostu do nich wielki